Rymsujecie z Olimpią Grudziądz 1-1. Jesteście jeszcze niepokonani. Tak można powiedzieć, no. Na razie to są wiadomo takie sparing teoretycznie ze słabszymi rywalami, choć dzisiaj mi się wydaje, że Olimpia Grudziądz nam stworzyła bardzo ciężkie warunki do gry i gram się, momentami grało nam się ciężko, tak, ale stworzyliśmy sobie na pewno dużo, można powiedzieć, za dużo określenia, ale z kilka dobrych sytuacji, w których naprawdę mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki. Zupełnie inaczej to wyglądało, no, ale mam nadzieję, że w ostatnich spotkaniach jeszcze poprawimy skuteczność i będzie to na plus. To nie był mecz towarzyski, bo dosyć ostra gra była. Znaczy, to był mecz towarzyski tak naprawdę, tylko jak widać, był to mecz przede wszystkim walki, no i tak to wyglądało dzisiaj. Dlaczego taka skuteczność dzisiaj była? Nikt nie mógł trafić tej bramki poza tobą. No nie, już mówiłem wcześniej, że mam nadzieję, że w następnych spotkaniach poprawimy skuteczność i zupełnie inaczej to będzie wyglądało i będzie inny wynik. Remisujecie z Olimpią Grudziądz 1-1. Co powiesz o tym meczu? Na pewno mecz remisowy. Myśleliśmy, że będzie trochę łatwiej. Olimpia Grudziądz postawiła nam bardzo dobre warunki. W pierwszej połowie niestety trochę nam brakowało tej skuteczności. Myślę, że wydawało mi się, że był jest dwa karny, niestety sędzia nie odgwizdał. Myślę, że przede wszystkim skuteczności nam brakło w pierwszej połowie, drugiej połowie już to lepiej wyglądało, zaczęliśmy grać piłką. Olimpia biegała za nami, nie mogła odebrać nam piłki, to już lepiej zdecydowanie wyglądało w drugiej połowie. Na pewno myślę, że musimy pracować nad skutecznością, tak, w pierwszej połowie tego brakowało, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby to na ligę naprawdę fajnie wyglądało. Ale pewno cieszy Was to, że jeszcze nie przekraliście żadnego sparingu w tym sezonie? Na pewno tak, na pewno cieszy nas to, że mimo, że mam naprawdę dobrych przeciwników, to daje nam się albo remisować, albo wygrać. Myślę, że gra naprawdę krystalizuje się powoli, ten skład naprawdę może już powoli tworzyć się i może naprawdę fajnie wyglądać w sezonie. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Dzisiejszy mecz był dosyć ostry, było dosyć dużo fauli i niektórzy odcierpieli to. No tak, było tam z Olimpii trochę testowanych zawodników, na pewno każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Trochę meczu walki, trochę było też grania. Na pewno tak, jak mówię, że każdy chciał się pokazać z dobrej strony i walczył i nie odpuszczał. U Was też zagrało kilku testowanych zawodników, co o nich powiesz? Na pewno myślę, że było kilku tak testowanych zawodników, myślę, że nawet dobrze wypadli. Nawet fajnie wyglądało, szczególnie w drugiej połowie. Myślę, że na plus do testowania.